Od tygodnia używam ładowarki solarnej, no i czas podzielić się moimi doświadczeniami, wnioskami. Być może będzie dla Was inspiracja, może będzie to przydatne. Czyli, tak jak tutaj nadal mamy napisane pytanie: czy da się pracować bez gniazda elektrycznego? No gdzie no na przykład? Na działce, czy pod namiotem? Czy jeżeli by się zdarzyło, że przez jakiś czas nie będzie prądu w naszym mieszkaniu, w naszym domu, a my potrzebujemy wykonywać swoją robotę na tablecie czy na smartfonie? Moi drodzy, ja od kilku dni mam takie wyzwanie, które sobie sam postawiłem, czyli korzystam z iPada i z iPhone'a tylko i wyłącznie na prądzie, którego dostarczy mi ta właśnie ładowarka solarna, którą tutaj widzicie na obrazku, czyli tutaj widzicie ona sobie gdzieś tam wisi przy oknie. Ładuje. Ona ładuje nie bezpośrednio iPada i iPhone'a, ale ładuje powerbank, ale o tym za chwilę powiemy. No i potem z tego PowerBanku doładowuje moje urządzenia. Póki co dobrze, a były dni słoneczne, były dni nieco pochmurne. Ta ładowarka solarna, czy mata słoneczna, jak ją zwali, tak ją zwali. Ona ma tutaj, ja ją pokażę do kamery, ma napisane na swojej obudowie. 19W, czyli można powiedzieć, że to chyba 19W, już za chwilę spojrzymy na parametry techniczne, na wyniki testów, które były robione już nie przeze mnie, ale przez portal testowy, gdzie no, okazuje się, że to 19W to jest albo taki chwyt marketingowy, albo powiedzmy gdzieś może na jakiejś Saharze pod krytym słońcu jest to 19W, ale to się nie sugerujcie, to nie chodzi o to, że ten akurat nie model, Pisze 19W, a jest mniej, bo inne modele mają napisane 20-30 i też jest nieco mniej. W praktyce to oznacza: w praktyce to oznacza, że tego typu urządzenie jest w stanie mi dostarczać prądu. Tutaj już pokażę jego nazwę, tak? Czoetek prądu mniej więcej takiego jak taka ładowarka jednoamperowa, pięciowatowa, czyli jak tutaj gdzieś w gniazdku mam taką. Ładowarkę tak jednoamperową, no to możemy sobie wyobrazić, że alternatywą dla tej jednoamperowej ładowarki będzie taka ładowarka solarna. Dlaczego ja to robię? Dlaczego ja to testuję? Czy tylko dla zabawy? No nie tylko, dlatego że w październiku wybieram się pod namiot i zaczynam się zastanawiać, czy być może jestem w stanie nocować w takich miejscach, gdzie nie będę miał prądu, czy nie będę potrzebował wykopywać prądu. Czyli jeżeli. Podczas wyjazdu jednocześnie będę musiał trochę jakieś pracy wykonywać, czy gdzieś tam włączyć się na Teamsach, czy z wami się spotkać na transmisji, to czy jestem w stanie być autonomiczny elektrycznie, no i potwierdzam, że jestem w stanie. Także ta ładowarka, ta ładowarka, można powiedzieć, jednoamperowa, w praktyce w zupełności wystarcza. Dlaczego wystarcza, co to oznacza? Otóż używam powerbanku, to znaczy tutaj. W tej ładowarce, jak widzicie, tutaj jest PowerBank, czyli ja ładuję prądem z tego panelu słonecznego PowerBank. Jest to PowerBank 10 tysięcy miliamperogodzin, czyli tak przekładając to na watogodziny, to jest 37 watogodzin. Natomiast mój iPad. Ma baterię 28 watogodzin, czyli można nawet powiedzieć, ma mniejszą baterię niż ten Powerbank, czyli nawet gdybym tego iPada wyzerował zupełnie, to nigdy go nie, do, nie doładowuje, jak jest na zero, jak jest tam, schodzi do 20%, go doładowuje, ale nawet gdy był na zero, to z tego Powerbanku wystarczy prądu, żeby go doładować. Z kolei iPhone ma bateryjkę 7 watogodzin, czyli te dwa urządzenia, te dwie bateryjki razem wzięte, są do doładowania z tego Powerbanku, z którego który jest ładowany przez matę solarną. No zaraz, dobra, no ale to jest ładowarka solarna, to tam się nie da podłączyć bezpośrednio iPada i iPhone'a. No da się podłączyć, z tym tylko, że testy tego urządzenia i innych urządzeń pokazują, że jest tam dość duża zmienność i napięcia, i amperów i natężenia prądu, w związku z tym te nasze telefony czy te nasze iPady, któreś tam byłyby nie dojrze na słońcu, cały czas ten prąd by sobie gdzieś tam skakał, wolę tutaj już poświęcić powerbank, żeby ten prąd dostał. Co, co mam na myśli, jeśli chodzi o te skoki napięcia? Tutaj, gdy wybierałem tę mapę, matę, nie mapę, nie mapę, tylko matę solarną, to kierowałem się testami, które wykonał twórca założyciel, czy, czy twórcy por, portalu prepping, tak, D De, 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 prepared, de prepared, oni się nazywają. Rzućmy okiem na ten ich portal i rzućmy okiem na to, czego się od nich dowiedziałem tej może. Zrobię w taki sposób, żeby to było na większą część ekranu, może on cały ekran. Spójrzcie, tutaj mamy konkretnie wyniki testów dokładnie tej maty, której ja używam. To co oni zrobili? Oni zrobili kilka testów, po prostu położyli to urządzenie na słońcu, a następnie sprawdzali w regularnych interwałach czasowych jakiego napięcia to urządzenie dostarcza jakie jest tam natężenie prądu, prawda, i mówiłem, że w moim przypadku bym zakładał, że tego typu mata zastępuje taką, taki zasilacz jednoamperowy, no tu akurat nie, przy tych ich warunkach dobrego słońca to było prawie 2 ampery, prawda, widzicie, 1,9, przewińmy tutaj 1,9, 1,5, 0,8, 0,9, 1,9, no u nich, u nich to było mniej więcej 2 ampery natomiast oni to robili w dobrym słońcu tutaj napięcie które było dostarczane to było jak widzicie 4,5 V 4,5 V tam wcześniej gdzieś tych voltów było nieco mniej. Czyli można powiedzieć jesteśmy w stanie z tego urządzenia w takim pełnym słońcu wydobywać tego typu parametry, bo tutaj jeszcze zobaczmy podsumowanie tego testu. Oni mówią, że sky condition to było jako clear, prawda? Czyli to było jako na czystym niebie. Zobaczmy jeszcze test pierwszy, który był na niebie częściowo zachmurzonym, czyli tutaj przy częściowo zachmurzonym widzicie, że te parametry są nieco niższe, czyli i napięcie, tak, 2-3 V Natężenie prądu 1,4. Jak pamiętacie pewno z fizyki, waty, czyli mocno, to jest ilo to jest iloczyn natężenia i napięcia, czyli to razy to, to będziecie mieć informację, ile jest watów. Stąd mówiłem, że mniej więcej możemy tutaj liczyć na 5 watów z tego urządzenia. I teraz ja, gdy wybierałem moje urządzenie, skorzystałem właśnie z tych testów na tej stronie. The tutaj link na dole Wam podaję. i tutaj oni przetestowali, to jest update z marca bieżącego roku, czyli aktualne urządzenia, które są na rynku. Tutaj widzicie te zdjęcia urządzeń, które oni przetestowali. Jest on Czotek, który, który ja wybrałem. Jest też inny firmy Big Blue. I tutaj, jeżeli chodziło o rekomendacje, to oni z jednej strony rekomendują Rhinotaw 21W, choetek 19W oraz Big Blue 28 W. To były te, które po tych testach oni wybrali. Tak jak pokazywałem, no te testy były poparte tymi tabelkami, z pomiarami, więc moim zdaniem były godne zaufania. Natomiast, czy to było pierwsze miejsce, w którym się spotkałem z tego typu testami? Nie, tak naprawdę moją pierwszą inspiracją był pan Bartek. Z, ze strony YouTube'owej, z, z kanału YouTube'owego Rowerowe wyprawy, gdzie pan Bartek dokonał porównania dynama, czyli on testował dynamo rowerowe podpięte pod taki adapter, pod takie gniazdko, które umożliwia wam. Podłączenie USB i ładowanie, czy powerbanka, czy telefonu, porównał to właśnie z taką matą solarną, z ładowarką słoneczną. I tutaj, na bazie jego wniosków, odszedłem od pierwotnego pomysłu, gdy planowałem doładowywać podczas wyjazdu roferowego swój powerbank. Przy pomocy dynama, gdy on pokazał, że no ewidentnie z dynama tego prądu dostajemy dużo, dużo mniej niż takiej maty słonecznej. Także tutaj jakby pierwsze podziękowania należą się tutaj panu Bartkowi, dlatego że on był tym, który tutaj Wytrącił mnie z tego mojego przekonania, że będę sobie na wyjeździe rowerowym, gdy jadę pod namiot rowerem, z dynama doładowywał. Spojrzałem na maty solarne, i potem, właśnie tym kolejnym krokiem, było spojrzenie na stronę Depripert, gdzie były te testy mat solarnych. No i gdzie to koniec końców doprowadziło mnie do tego, że, jak widzicie, mam tego typu matę, którą sobie. Testuję, której używam, którą najprawdopodobniej, najpewniej, tak z nią już pojadę na wyjazd. Dobrze. No to teraz troszkę jeszcze takich praktycznych porad, no bo jeżeli udało mi się kogoś z Was przekonać, czy zainspirować moim przykładem, powiedzieć: O kurczę, to jest też dla mnie pomysł, prawda? Nie wybieram się pod namiot, czy nie wybieram się na jakiś wyjazd rowerowy, tak jak Bernard. Ale lubimy sobie spędzić weekend na działce i dobrą opcją jest, że możemy w ten sposób zasilić swoje urządzenia bez potrzeby uruchamiania jakiegoś spalinowego generatora. Albo och, nie wiadomo co to będzie jesienią, zimą, może jak będą blackouty, na wszelki wypadek będę mógł, będę mogła sobie doładować te urządzenia. To jeżeli jakby chcesz iść tym moim tropem. No to parę szczegółów technicznych, czy już tak w drobiazgach, bo tutaj w drobiazgach często kryje się to, co najważniejsze. Ja tutaj Wam mówiłem, że w tej mojej macie mam Powerbank. Powerbank 10 000 mAh, który jest ładowany. Jest to powerbank firmy Xiaomi. Ja też tutaj na dole podaję do niego link. Jego niedawno kupiłem jako uzupełnienie mojego głównego, ankerowego powerbanka. Kupiłem go z jednego ważnego powodu: mianowicie, to jest taki powerbank, który umożliwia jednocześnie doładowywanie tego powerbanka. A w tym samym czasie on oddaje prąd, czy indukcyjnie przez wyprzedzoną ładowarkę na iPhone'a czy przez kabel. Natomiast mój główny powerbank, którego zwykle używałem, używam podróżach, większy taki 20 tysięcy miliamperogodzin, który ma tutaj 70. Dwie watogodziny. On jest bardzo dobry. On, jak tutaj widzicie, 72 dwie watogodziny, to on mi wystarczyłby trzy razy na doładowanie iPada, ale on nie umożliwia w tym samym czasie ładowania z ładowarki i oddawania prądu. Tutaj producent napisał, że z powodu i bezpieczeństwa, i z powodu trwałości tego powerbanka, oni wyłączyli tą możliwość, żeby jednocześnie go doładowywać i rozładowywać, ja to rozumiem, jakby ja go biorę jako taki dodatkowy, jako backup, czyli tutaj mam go naładowanego, naładowanego w domu, czy w jakimś hostelu, gdzie będę się trzymał, sobie go będę doładowywał i on jest jako taki taki backup. I to jest jakby pierwsza taka informacja, czy ta mata solarna wystarczy. Pewno wystarczy, ale strzelonego Pan Bóg strzeże, także dodatkowo yy, mam tego typu powerbank. Tutaj w szczegółach już wspomniałem, prawda, że to urządzenie, którego ja używam, ta ładowarka, ta Mata Solarna, to jest marka Ciotek 19W, konkretnie ona ma ten symbol SC001. I to, co mogę dobrego o niej powiedzieć, to to, że jest. Moim zdaniem dobra relacja jakości do ceny. To znaczy, no, to urządzenie, z tego co widzę, że po tygodniu używania trudno wyciągać jakieś daleko idące wnioski, ale moim zdaniem jest solidnie wykonane. Producent mówi, że to jest odporne. Na deszcz, to znaczy, ja rozumiem, że na to, że parę kropel deszczu może spać, no bo z tego, że to są układy elektroniczne z tyłu, że to jest z jakiegoś takiego materiału, to ja niekoniecznie bym to na jakieś ulewie wystawiał, no ale oni mówią, że to, że to jest odporne. Estetycznie i tak funkcjonalnie no, oceniam, że jest to dobrze zrobione. Ona ma mniej więcej 50 centymetrów tak po rozłożeniu, czyli jeżeli go, ją gdzieś tam sobie przypnę. Na bagażniku roweru, na sakwach, czy tutaj, na przykład, jak widzicie na zdjęciu na namiocie, to powinna ona sobie tutaj fajnie działać, także tu moim zdaniem ten, to, co zwykle jak coś kupuję, to zastanawiam się na ile to jest warte swojej ceny, czyli ta jakość do ceny, czyli to, co ona dostarcza, a to ile kosztowała, kosztowała około 320 zł, także, także w porządku. Też jeśli chodzi o łatwość obsługi, to znaczy no, to urządzenie, jeżeli wyjmujesz z pudełka, no to ja to może je otworzyć, tam masz z tyłu, masz tu po prostu takie dwa gniazdka USB, USB 1, USB 2. Tej producent mówi, że one maksymalnie mogą dostarczać prądu 2,4 ampery. Ja tutaj do jednego z tych gniazdek sobie włączyłem kabelek micro USB do drugiego USB C i tutaj podłączam ten powerbank. Także w zasadzie po wyjęciu z pudełka, położeniu gdzieś na, na słońcu tej maty po podłączeniu tej powerbanku. To zaczyna działać, tutaj się zapala zielona dioda, która pokazuje, że ona dostarcza prądu i, i to sobie leci, także tutaj no, trudno sobie wyobrażać, wymyśleć coś prostszego w obsłudze, także tutaj łatwość obsługi też, też oczywiście na, na plus. No i teraz mówiłem, no dobra, tutaj ten, ten powerbank i tutaj wspomniałem wcześniej, że powerbank, który ja kupiłem, no to jest ten powerbank Xiaomi on też chyba 150-160 zł kosztował. Oczywiście no, to nie musi być konkretnie ten, nie musi być Xiaomi, natomiast gdy byłem ostatnio w sklepie i oglądałem powerbanki, które były wyeksponowane, no to ten był jedynym czy jednym z nielicznych, gdzie było napisane, że one umożliwiają jednocześnie doładowywanie i rozładowywanie, także na potrzeby tego typu maty solarnej, dobrze mieć taki Powerbank, że możesz go mieć podłączonego, on jest ładowany z maty solarnej, a w tym samym czasie, jak potrzebujesz doładować iPada czy iPhone'a, to sobie go doładujesz, nie, nie czekając, nie odłączając. No bo jeżeli on może być tylko na zmianę ładowany, rozładowany, no to go odłączysz, prawda? Doładowujesz urządzenie, w tym momencie możesz tracić najlepsze godziny słoneczne. To, to jeśli chodzi o Powerbank. No i alternatywne maty solarne, no to. Tutaj już żeśmy spoglądali na tą stronę The Prepared, prawda? I tutaj oni podawali konkretne rekomendacje. Poza tą czowotką 19W podawali też Big Blue. Zresztą tutaj w związku z tym Wam wrzucę link afiliacyjny na dole do tej maty. Big Blue, 28 watowej. Ona kosztuje 449 zł. Ma troszkę większą moc i więcej tego prądu wam dostarczy, bo ona jest, z tego co widzę, jest czteropanelowa, moja jest trzypanelowa. Natomiast no, ta moja, którą kupiłem na Allegro, to ja zapłaciłem 319 zł. Także to, to, są, to są te. Oczywiście, oczywiście to nie są jedyne, to jak spojrzycie, to w tym, w tym przeglądzie, tutaj na tej stronie oni testowali więcej ma podają te wyniki, ta strona jest prawdziwie po angielsku, ale normalnie przez Google Translatora, jak ktoś potrzebuje, to y, może sobie y, kupić, no, y, ja kupowałem przez Allegro, czy tam kupuję przez Amazona, ktoś mówi, no dobra, no ale to, 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 to promujesz te, 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 te dwie marki, słuchajcie, no niekoniecznie, natomiast ostatnio kolega zadzwonił, który potrzebował jakiś tam gadżet kupić, mówi słuchaj, kupiłem to i owo w internecie i mi nie przysłali, ja mówię, no dobra, gdzie kupowałeś? Przez Allegro? Przez Amazona? Nie, nie, jakiś tam sklep znalazłem. I teraz jest masa dobrych, porządnych sklepów. Natomiast dla tych z nas, którzy na co dzień nie kupują w internecie, no to jeżeli wchodzisz na Allegro i jeżeli wybierasz tam super sprzedawcę, czy osobę, która ma dobry rating, tak? Jest, jest tutaj uwiarygodniona przez Allegro, wiele już sprzedała, są dobre oceny. Czy podobnie na Amazonie, jeżeli jeśli tam masz program ochrony Amazona, no to ryzyko zakupu jest niewielkie. I w sytuacji, jak potrzebujesz coś odesłać, bo na przykład paszka była uszkodzona po drodze trzeba odesłać, czy w sytuacji płatności, czy w ogóle będzie to wysłane. Także, także ja mówię, no dobra, no, 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 może powiedzieć trochę, trochę mi szkoda, że nie mogę bo powiedzieć, kupujcie w dowolnym sklepie online'owym, wejdźcie w pierwszy z brzegu. Mówię, słuchajcie, no, będąc odpowiedzialnym, nieco za to, co, co promuję, to mówię, no jak kupuję na Allegro, czy na Amazonie, to mam poczucie, że ta ochrona jest y, y, moc, mocniejsza. Y, i to, to, jeśli chodzi o ten element, co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No być może ktoś powie, kurczę, ale być może nie potrzeba jakiejś takiej maty, tylko wystarczy jakiś powerbank solarny, czyli powerbank, który jednocześnie ma w środku ogniwa tutaj jest panel słoneczny, postawisz go na słońcu, czy to jak na te przystawki, przykleisz gdzieś tam pod szybą, czy w samochodzie, czy, czy w domu, czy to Ci nie wystarczy? No, wystarczy lub nie wystarczy. No, ten konkretny model to jest, ja dostałem to kiedyś w prezencie, to jest Silvercrest, czyli marki Lidlowej. To jak widzicie w specyfikacji jest to urządzenie, które ma 2200, Miliamperogodzin, czyli to będzie prawdopodobnie jakieś 7 watogodzin, czyli można powiedzieć, to będzie około 10% z tego mojego normalnego, dużego powerbanka, ale to jakby to, to, to nie to jest największym problemem, dlatego że tego typu pojemnością, Będę w stanie doładować raz z grubsza do pełna iPhone'a, więc wyzwanie jest inne. Wyzwanie jest tak naprawdę czas ładowania tego urządzenia. Jak to widzicie specyfikacji, ładowanie przez ten panel solarny, tutaj producent podaje, że naładowanie będzie trwało między 22 a 30 godziny. No to zakładając, że około 10 godzin dziennie będziesz ładować, to to przez 3 dni. Doprowadzisz do tego, że to ten power bank będzie doładowany na tyle, żeby raz ci naładować telefon. A z racji tego, że ja potrzebuję codziennie ładować iPhone'a, to oczywiście tego typu urządzenie w moim przypadku by nie wystarczyło, ale jeżeli bym zakładał, że gdzieś zawsze na kempingu, czy w hostelu, w hotelu będę miał prąd w gniazdku, potrzebuję sobie gdzieś tam na trasie w ciągu dnia doładować, to faktycznie może być to alternatywa. To jest dużo tańsze urządzenie niż mata solarna, bo tutaj kupujesz sobie matę solarną. Plus Powerbank, prawda, to już się robi te 500, 600 zł. Jeżeli policzysz, a tutaj masz dwa w jednym. Także, czy to wystarczy? Ten Powerbank solarny wystarczy. No, w niektórych sytuacjach takiego doładowywania by wystarczył, natomiast przy moim y, używaniu to nie byłby on y, wystarczający. Y, dobra, moi drodzy, no, myślę, że y, czas tutaj już się zbliżać do końca. Tutaj przez 20 minut Wam y, pokazywałem, co i jak tutaj z tą matą solarną, czy ładowarką solarną, jak to zwali, tak to zwali. Yy, oczywiście, jeżeli potrzebujecie, żebym więcej coś dopowiedział, to tutaj w komentarzach na YouTubie, piszcie tutaj równolegle do tej premiery, gdzie mamy dyskusję na czacie. Ja wiem też, że wielu z Was te materiały później już ogląda, po czwartku, no i tutaj Staram się w każdy dzień roboczy odpowiadać w komentarzach na YouTube. Linki, te, które tutaj Wam wspominałem, oczywiście są w opisie tego filmu, czyli zarówno do tej strony. The prepared gdzie jest ta porównania, te głębokie testy są tych mat, czy linki do konkretnych produktów na Amazonie, na Allegro, czy link właśnie do pana Bartka z wypraw rowerowych, który porównywał też ładowarkę solarną do takich ładowarek na Dynamo dla rowerów, też mówię dla rowerzystów, może być ciekawe bo ten temat poruszyłem na Facebooku, to jest znajomy, mówi, no ale to nie lepiej byłoby ładować z Dynama. Byłoby może fajnie ładować z dynama, ale nie uzyskamy takiego prądu jak z tego typu maty solarnej. I tak jak mówię, ja tutaj już od kilku dni przeprowadzam na sobie test, czyli mój iPhone i iPad są ładowane wyłącznie z tego prądu, który mam z tej maty solarnej. I mimo, że tam wczoraj przez wczoraj był taki dzień pochmurny, to okazało się, że tutaj ten, ten powerbank, który ładowany był doładowany do pełna. Oczywiście, wcześniej nie był do zera rozładowany, od połowy do pełna, chyba w ciągu takiego, takiego pochmurnego dnia był doładowany. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że materiał był przydatny. Dziękuję Wam tej za polubienia i za komentarze, za podawania dalej tego materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pogodnie Was pozdrawiam.